motywacją do gry. I to nie tylko u mnie, ale ogólnie osób będących w tym uzależnieniu długo. Hazardista sobie tłumaczy, jedynym sposobem na wyjście z problemów finansowych jest wielka wygrana. Pisze do mnie matka czy ojciec, że młody ma problem z hazardem, z zakładami bukmacherskimi. No i są wstrząśnięci, bo wiadomo, to już jakieś tam problemy finansowe, a najczęściej te historie zaczynają się w bardzo podobny sposób. Przecież dużo, dużo osób dorosłych, skreślając lotto, kupuje zarabki swoim dzieciom. Zresztą kilku hazardzistów, przynajmniej kilku, którym gdzieś tam pracuje, w ten sposób zaczynały. Ja nie widzę w tym problemu, że oni występują w tych reklamach. Ja widzę problem tym, że widz nie łapie tego, że jest to hazard, że to uzależnia, że to jest od lat 18. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Troszeczkę nowe otoczenie. Myślę, że dosyć ciekawe sprzęt do nagrywania, więc może być ciekawiej. Dajcie znać, jak w ogóle te aspekty techniczne odgrywają tutaj rolę, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Tak czy inaczej, nie wiem, czy to będzie stałe miejsce, ale mam taką okazję, żeby w troszeczkę lepszych warunkach nagrać. Tak czy inaczej, wracając do wywiadu i do rozmowy, mam gościa, którego może niekoniecznie będziecie kojarzyli z pierwszych stron gazet, ale jest ze mną były dziennikarz Szymon Bartnicki. Witam cię serdecznie. Witam. Mówię, że no nieprzypadkowo tutaj ciebie też zaprosiłem, ponieważ ja, powiedzmy sobie, akurat na rzecz tego odcinka i też naszej umowy zrezygnowałem z tego, aby promować mojego partnera kanału, ale moim partnerem kanału jest bukmacher, a ty swego czasu mierzyłeś się z problemami uzależnienia od hazardu. Tak. I tak, chciałem pierwsze moje pytanie zadać trochę w tym kierunku i też tutaj wam dlatego mówię o tym, ponieważ żebyście wiedzieli, że mam partnera, który jest bukmacherem, ale chciałbym też przeznaczyć właśnie taki jeden odcinek, tutaj można powiedzieć trochę z ekspertem w tej dziedzinie, żeby pokazać też ludziom, że płyną z tego też pewne zagrożenia, żeby nie było też takiej sytuacji, że jestem osobą, która może zachęca poprzez to, że w ogóle mówi o tym, czy ma partnera takiego kanału, ale też chciałem pokazać drugą stronę, bo mnie to też również ciekawi jako osobę taką, można powiedzieć, jako trochę laika, ale też chciałem wyrazić trochę swoich zdań na ten temat i skonfrontować to z twoją wiedzą i z twoim doświadczeniem. I teraz powiedz mi, Szymonie, taką rzecz, ponieważ tak sobie czytałem na twój temat. Ty też prowadzisz bloga Postaw na siebie, to też chciałem od razu zaznaczyć. Jeszcze wrócimy do tego tematu. I chciałem zapytać, czy ty nie czujesz jakiegoś dyskomfortu związanego z tym, że poniekąd zostajesz zapraszany do mediów, dużo udzielasz się medialnie i gdzieś tam jest to związane trochę z twoimi problemami, które miałeś, a niekoniecznie na przykład osiągnięciami? Czy to nie jest dla ciebie jakieś kłopotliwe w ogóle? Osiągnięciem jest dla mnie to, że stawiłem czoła tym problemom i że swoje słabości staram się dzisiaj przekuć w siłę i wspierać inne osoby z podobnymi problemami. Bo jakby wiesz, ja uważam to, co robisz, za bardzo wartościowe, prawda? To jest naprawdę super inicjatywa i fajnie, że przekuwasz to na to, tylko po prostu zastanawiałem się, no krótko mówiąc, czy cię to nie męczy, nie? No bo wiadomo, że ja ciebie też tu zapraszam, wiesz, tak sobie myślę o tobie i myślę, patrzę, udzielił już tyle wywiadów, w większości to jest ten sam temat powielany. Czy ty to bardziej traktujesz jako taką ideę, że okej, jakby no przeżyłeś coś, co nie było fajne i z jednej strony teraz pomagasz innym i chcesz to promować, czy w którymś momencie nie jest to dla ciebie męczące? Czy jest jakaś granica, gdzie czujesz, że to mogłoby być już nie taktowne, czy nie w porządku? Myślę sobie, że temat uzależnienia od hazardu, moja historia pojawiająca się w mediach jest czymś, co może pomóc osobie zmagającej się z problemem. Bo w zasadzie od samego początku, kiedy pojawiłem się w internecie, zacząłem opisywać swoją historię, później to ewoluowało, zacząłem pojawiać się w mediach, więc zaczęły o mnie słyszeć inne osoby zmagające się z tym uzależnieniem, dostrzegające podobieństwo naszych historii, a zarazem nadzieję dla siebie, że można z tego wyjść, że można jakoś poradzić sobie z tymi problemami.
I temu ta moja obecność w mediach ma służyć, zwłaszcza, że mam takie doświadczenie i własne, ale też osób, które przez te lata prowadzenia projektu Postaw na siebie zgłaszały się do mnie, że hazard kojarzony jest głównie z kasynami, przez co wiele osób lekceważy problem ryzyka uzależnienia od hazardu, a przecież jest to wiele innych także gier, które są łatwo dostępne, których korzystają młodzi ludzie, na które często mają przyzwolenie rodziców i swoją historią raz chcę pokazać tym, którzy już mają ten problem, że można podjąć rękawice i z tego wyjść, a dwa, żeby też budować świadomość ludzi, że ten hazard to nie tylko te kasyna, tak, ale także wiele innych gier. Poczynając od gier liczbowych, przez wirtualne kasyna, zdrabki, konkursy SMS, czy chociażby zakłady bukmacherskie, od których ja się uzależniłem. I temu ma to służyć, tak, aby ta świadomość była coraz większa. I dzięki temu może tych osób zmagających się z tym problemem będzie mniej, albo przynajmniej zyskają nadzieję do tego, że mogą z tego wyjść i uzyskają motywację, aby podjąć te działania służące temu. No, myślę, że to jest fajne o tyle właśnie, że dajesz taką nadzieję, że wiesz, no, jako przykład będący, że można jakoś sobie z tym poradzić, tak? Że to jest, myślę, najfajniejsze w tym wszystkim. Wiesz co, no, jakby może nie wszyscy śledzili, czy ciebie znają, czy no, sporo wywiadów udzieliłeś, więc ja też będę odsyłał oczywiście do sieci, żeby pooglądać, ale czy możemy trochę wrócić do twojej historii, bo tak naprawdę to uzależnienie trochę, żeby to naświetlić jakby całe ramy, będziemy później jakby zajmować się jeszcze tym tematem ogólnie, ale teraz chciałem naświetlić trochę, bo z tym uzależnieniem zmagałeś się, jeżeli dobrze pamiętam, to jest tak około 10 lat, prawda? Tak. To jest szmat czasu tak naprawdę. Powiedz mi, czy to jakoś się zmieniało czy tam były pewne etapy, jeżeli chodzi o tego uzależnienia? No bo przez 10 lat przypuszczam, że ta intensywność była różna, prawda? Są cztery fazy rozwoju uzależnienia od hazardu. Przeszedłem przez nie błyskawicznie, bo w zasadzie krótko po tym, jak zacząłem grać, uzależniłem się i przeskoki do kolejnych faz były błyskawiczne. Intensywność się zmieniała, ale zasadniczo rosła. Wzrastały statki, zostały wygrane, ale też przegrane były bardziej dotkliwe, bo ze względu chociażby na zwiększone stawki bardziej to odczuwałem. Później pojawiały się jakieś pożyczki związane z tym, aby pozyskać dodatkowe środki na grę, później kolejne pożyczki na spłatę poprzednich zobowiązań. I to tak przez 10 lat cały czas się ciągnęło, 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 aż w końcu runęło. Wiesz, bo myślę sobie o tym, że wiesz, może taka perspektywa dziesięcioletnia, jak ja sobie myślę, co przez 10 lat robiłem, no to jest szmat czasu, nie? Tak jakby patrzysz w przeszłość, więc 10 lat to jest przerażające, nie? Tym bardziej, jak tak czytałem twoją historię, no to tam no, wiązało się to no, z jakimś tam dramatem, można powiedzieć. I teraz, wiesz, tak się zastanawiałem, czy to od początku już było dla ciebie tak bardzo trudne przeżycie, czy po prostu w którymś momencie dopiero zrozumiałeś, że... No nie, no od początku nie, no. Myślę, że gdyby od początku było to trudne i bolesne, to wycofałbym się z tego znacznie szybciej. Ale niektórzy Natomiast wiedzą, że mają problem, a niekoniecznie się wycofują, nie? tak, ale no uzyskują przyjemność z tego, korzyść w postaci w przypadku zakładów bukmacherskich i hazardów wygranych, tak? Zresztą myślę, że warto powiedzieć, że pierwsza faza rozwoju uzależnienia od hazardu, czyli mówię o fazie uzależnienia już, jego rozwoju, to faza zwycięstw. To właśnie te pierwsze wygrane powodują taki nieuzasadniony optymizm. Człowiek zaczyna wierzyć, że może wygrywać więcej, częściej, więcej. No i wraz z tym wzrasta motywacja do dalszej gry. Stawki idą w górę. No i machina się rozkręca, tak? Ten początek przecież był no, bardzo pobudzający wyobraźnię, tak? Bo
Byłem na początku szkoły średniej i nagle wykorzystując swoją wiedzę piłkarską, zarabiałem na tym, tak? No jeszcze będąc w liceum nie pracowałem poza sezonem letnim i nagle okazało się, że w jeden wieczór przy okazji, nie wiem, meczów Ligi Mistrzów czy jakichś tam innych meczów ligowych, obstawiając kilka meczów, można w bardzo szybki czas zarobić łatwe pieniądze. Później przeliczyłem sobie, że jak zwiększę stawkę, no to i ta wygrana będzie większa. No, kilka takich strzałów no, uderzyło mi do głowy i to tak delikatnie mówiąc. Nie? A ty możesz powiedzieć o tych stawkach? Wiesz, ja wiem, że ty bo już byłeś wielokrotnie pytany, ile przegrałeś i ile wygrałeś, ale czy masz jakąś taką, pamiętasz jakąś stawkę największą, czy tam, którą udało ci się osiągnąć? Jeżeli chodzi o stawkę kuponu? Tak, no. Nie. Ile obstawiłeś, a ile wygrałeś najwięcej? Nie, ani jedno, ani drugie. Ludzie tak z brakiem wiary traktują te moje odpowiedzi, ale to wynika po prostu z sposobu mojej gry, z transu, w jakim się bardzo często znajdowałem. Krótko przed tym, jak wyczerpały mi się wszystkie środki do gry, grałem w taki sposób, że wpłacałem kilka tysięcy. Nie wiem, grałem na przykład na podstawie statystyk na żywo w 30 minucie, widząc, że gospodarze atakują, mają więcej posiadania piłki, mają więcej sytuacji strzeleckich. Grałem za kilka tysięcy, żeby naprowadzić do przerwy. Jeżeli nie prowadzili, no to brałem kolejne środki, już nie mając ich na przykład, to brałem pożyczkę i dawałem, że będą prowadzić do przerwy, a przez cały wieczór, zwłaszcza w weekendy, tych meczów przecież jest sporo, więc to był cały czas mielenie, mielenie, mielenie. Z tego powodu jest mi trudno wskazać i tą największą stawkę, i największą wygraną. Poza tym, będąc w czynnym uzależnieniu, tak naprawdę krótko po tym, jak usłyszałem grę, rozpocząłem grę, usłyszałem takie zdanie od kolegi pół żartem, pół serio, nie myśl o tym, ile możesz przegrać, pomyśl o tym, ile możesz wygrać. No i to było coś, co bardzo duży ślad zostawiło w mojej głowie i towarzyszyło mi to w zasadzie do końca, nie? Więc stąd trudno mi mówić o konkretnych kwotach, choć na pewno było tego bardzo dużo. Znaczy, domyślam się, że to raczej nie chodziło o 20-30 zł, tylko raczej jest 2 zera więcej, co najmniej, jeżeli chodzi o pewnie takie stawki i No, w takie tym końcowym wygrane, nie? okresie to były czterocyfrowe sumy na kupon, tak, z tym, że to też był taki przemiał, No, rozumiem. że jakbyś to sumował, Mogłoby być jeszcze znacznie więcej. dochodziłyby kolejne cyfry, nie? Właśnie miałem ciebie pytać też trochę, bo tu trochę wyjaśniłeś, rozumiem, że też miałeś jakieś, to było takie bardzo chaotyczne granie, bo tak trochę to rozumiem, czy to było właśnie, też miałeś jakieś taktyki swoje, systemy i tak dalej? To, o czym mówiłem teraz, to była już sama końcówka Aha. i faza mojej desperacji. No, na początku zaczynałem grać w punktach stacjonarnych za jakieś tam drobne pieniądze, ale w momencie, kiedy pojawiła się pierwsza wygrana, szybko sobie połączyłem kropki, że jeżeli zwiększę wygraną i gdzieś tam się bardziej dogłosowało, że mogę zarabiać częściej więcej, więc kupiłem sobie gazetkę z ofertą na cały tydzień. Spędzałem całe mnóstwo czasu na przeglądanie statystyk, jakichś tam informacji w internecie. I robiłem kupony tam, nie wiem, w okolicach powiedzmy pięciu meczów za trzycyfrową stawkę, żeby tam wygrać czterocyfrową. Później to się oczywiście zwiększało. No i też sposób gry zmienia się w zależności od etapu, od momentu, w którym byłem, bo miałem przecież i przerwy. No ale ten końcowy czas, o którym mówiłem na początku, no to już całkowicie utrata kontroli, odcięcie styków. To było już na takiej zasadzie, że miałem przykładowo. W tamtym okresie to jest dosyć ważne, że motywacją do gry, i to nie tylko u mnie, ale ogólnie osób będących w tym uzależnieniu długo,
Hazardista sobie tłumaczy jedynym sposobem na wyjście z problemów finansowych jest wielka wygrana. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy on wygrywa tę spłatę, najczęściej dalej robi sobie długi i też tak było u mnie. W każdym bądź razie, na przykład, miałem zaplanowane to, że wybieram sobie kilka meczów w sobotę i zostawiam sobie pieniądze na niedzielę, w razie czego, gdyby któryś z drużyn, które wybiorę, zawiodło, tak? I w momencie, kiedy w sobotę się nie udało, to w niedzielę tłukłem na live'ach, już nie czekałem na robienie kuponu, tylko grałem tak, jak leciało. Już na tak naprawdę nie mając pojęcia ani jaka to jest liga, ani jaka to jest drużyna, ani jaka to jest liga. Tak naprawdę niewykluczone, że wielokrotnie grałem nawet rozgrywki kobiece, nie wiedząc o tym, tak? To były już po prostu traki trans i wszystko na podstawie statystyk za kilka tysięcy. Pach, 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 pach. A powiedz mi, bo tak naprawdę ty oprócz pieniędzy, czasu straciłeś też trochę na relacjach chyba najwięcej, bo rozumiem, że tutaj ten aspekt, tak z tego co zrozumiałem z też z twojej wypowiedzi, jest chyba najbardziej najtrudniejszy dla ciebie, bo pieniądze no to jest rzecz powiedzmy materialna, jakby z tym trzeba się borykać, ale... Z ust hazardisty mówienie o tym, że pieniądze są ważne, brzmi dziwnie, tak? Natomiast ten punkt widzenia jakby zmienił się w wyniku i doświadczeń, i terapii. Teraz patrzę gdzieś tam na... Przewartościowałem sobie pewne rzeczy i patrzę na to inaczej. No, brak zaufania bliskich, zerwane relacje. To są takie straty, które gdzieś tam bolą, bo pieniądze możesz zarobić, a pewnych relacji już po prostu odzyskać nie da, albo jest mało prawdopodobieństwo. Tak, no właśnie, bo chyba o tym wspominałeś, że trochę te relacje twoje ucierpiały mocno, a niektóre właśnie już przepadły na zawsze. Niestety, no ale jest Powiedz mi, bo konsekwencja tego. to się też skończyło dla ciebie w sumie zamkniętym ośrodkiem walki z uzależnieniami. To jest takie najbardziej, no tak nazwę to potocznie, hardkorowe przeżycie, czy było coś jeszcze takiego hardkorowego? Hardcorem było moje życie w czynnym uzależnieniu. No, pobyt w ośrodku kojarzy się ludziom demonicznie, tak? Zaraz sam miałem takie Tak. duże obawy, ojejku, że jadę do jakiegoś ośrodka Dla wariatów coś w tym na stylu pewnie, odwyk z jakimiś nie? żulami. No. Rzeczywistość była zupełnie inna. Trafiłem tam na wielu, wielu wartościowych ludzi, mądrych, inteligentnych, wykształconych, tylko po prostu po przejściach, tak? Gdzieś tam boleśnie doświadczonych przez życie. Ale jakby teraz patrząc na to z perspektywy czasu, domyślam się, że też no, twoja perspektywa jest już zupełnie inna. Ale myślisz, że jest jeszcze tam pole do jakiejś zmiany, że już czujesz, że jakby ta perspektywa jest już odpowiednia, że już jakoś się zdystansowałeś do tego, czy jeszcze nadal jest to dla ciebie w jakiś sposób trudne, albo do rozmowy, albo przeżycia samego tych wspomnień? Czy na przykład za 5 lat będziesz to przeżywał lżej, jeżeli tak to mogę nazwać, czy... Myślę, że na pewno jest nieco łatwiej zaakceptować pewne rzeczy. Łatwiej nie oznacza, że całkowicie, no ale na pewno czas goi rany, ale też nie wszystkie rany. No, są rzeczy, które wciąż siedzą we mnie bardzo mocno i raczej tutaj wątpię, aby pewne rzeczy gdzieś tak Znaczy, zniknęły z dnia na dzień, z nie? uzależnieniem jest tak, z tego co ja wiem, to po prostu nigdy nie znika. Uzależnionym się jest chyba do końca życia, z tego co rozumiem, jeżeli chodzi No, o różne są teorie na to, tak. teorię. Pytałeś o mój stosunek do wspomnień, tak? Więc jakby stąd taka, a nie inna moja odpowiedź. A jeżeli chodzi o obawy wobec uzależnienia, no
Czuję się zaopiekowany przez siebie w wyniku gdzieś tam terapii, samoobserwacji. Poczyniłem wiele kroków służących rozwojowi i załataniu dziur, które gdzieś tam hazard w poszczególnych sferach życia spowodował, tak? Zresztą dzisiaj mówiłem o tym, że przewartościowały mi się pewne rzeczy. Pracuję obecnie jako terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji. Pomagam innym osobom z uzależnieniami i jakby środowisko, w którym jestem, to, co daje mi ta praca, gdzieś tam pozwala zachowywać czujność i jest czymś, co wzmacnia mnie w tym wszystkim. A powiedz mi jeszcze o ludziach, którzy towarzyszą w takich momentach, no bo w tych momentach najtrudniejszych, jak to się mówi, poznaje się przyjaciół. A jak to u ciebie było? Bo czy ty jakby tamten swój okres jakby bierzesz całą odpowiedzialność na siebie, czy też były jakieś osoby, które jakby przyczyniły się do tego, że to tak wyglądało, a nie inaczej? No bo zakładam, że są osoby, które też pomogły ci z tym wszystkim sobie poradzić. Mówiłeś o swojej partnerce, o rodzicach na pewno, z tego co czytałem. Jak to w ogóle właśnie wygląda o ludzi, pytam, wokół ciebie, tak? Może o tych, których przyczynili się, żeby ci pomóc, to powiedzmy mniej więcej wiem i tu wspomniałem o nich, ale czy byli też tacy, którzy ci utrudniali całą sytuację? Bo często jest, wiesz, nie wiem, z alkoholem jest tak, że są koledzy od picia, tak? I to jest problemem dla alkoholików, nie? Jak to było w przypadku twoim? No, ja zaczynałem grać z kolegami, ale no, to po prostu znajduje się w środowisku osób, tak? I są tego środowiska, jestem jedyną osobą, która się uzależniła, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Wiem też, że kilku z tamtych chłopaków wciąż gra i nie ma problemu z uzależnieniem. Nie obwiniałbym nikogo, no bo na jakiej zasadzie? No, nikt mnie do gry nie zmuszał. Nie wiem, często bliscy osób uzależnionych, nie mówię tylko o swoich, ale o tych, których gdzieś tam po drodze w ramach swojej pracy już spotkałem, obwiniają się, tak, że nie wiem, że mogli być bardziej czujni, że mogli coś zrobić lepiej, że mogli coś zauważyć. Natomiast Albo obwiniają ludzi dookoła, nie? To też jest, mam wrażenie, taką czasną sytuacją. bywa i tak, natomiast Bo ty szybko, mam wrażenie, znalazłeś chyba winę w sobie, że to ty byłeś odpowiedzialny za całość, a nie widziałem w twoich wypowiedziach czegoś takiego, że twierdziłeś, nie, to koledzy albo coś w tym stylu. Nie, no bo mówię, koledzy byli tylko obecni na samym początku. Na zasadzie takiej, że znaleźć się w środowisku osób, które grały, mi to pokazały. No ale jaka w tym wina? Poza tym ja nie uzależniłem się tam pierwszego dnia. Choć stosunkowo szybko, więc nie widzę jakby tutaj żadnej winy. A później no, grałem sam. Były osoby, które gdzieś tam o tym wiedziały, które próbowały mnie jakoś zatrzymać, no ale uzależnienie od hazardu nie jest kwestią, nie wiem, braku silnej woli, wyboru czy głupotą, tylko jest chorobą. No. Ja wręcz bym powiedział, że miałem wrażenie, że ty jak wypowiadasz się, znaczy wypowiadasz się, wyczytałem i z tego, co mówiłeś, to też chodziło o twój brak pewności siebie i wręcz to ty jakby trochę ludzi przyciągałeś do siebie tym, że miałeś wtedy pieniądze i że chciałeś jakby wokół siebie zbudować jakieś tam aurę No sukcesu. tak, no pieniądze z hazardu pomagały w tym. Bez wątpienia. Niskie poczucie własnej wartości to częsty przypadek osób uzależnionych nie tylko od hazardu, ale też innych, tak? A akurat hazard, zwłaszcza ten okres, kiedy wygrywałem, pomagał go budować. Oczywiście Prowizorycznie. budować, no bo to wszystko było na słabych fundamentach i wiesz, miałem poczucie tego, że buduję swój wielki pomnik mistrza świata i okolic, a fundamenty były takie, że mógłbyś podejść łyżeczką, kawałek piasku zagrać, to wszystko się sypało, nie? No, to tak to wyglądało.
Jeżeli chodzi o Twoją historię, to nie ukrywam, że nie chcę się w nią tak mocno zagłębiać, bo ja zachęcam do tych wszystkich wywiadów, które udzieliłeś, bo tam naprawdę sporo opowiedziałeś, dlatego tutaj tak bardzo pobieżnie może przeszedłem przez te wątki, ale żeby trochę naświetlić moim widzom, którzy może nie widzieli to, żeby wiedzieć, z czym się zmagałeś, jakie były tego konsekwencje i tak dalej. Teraz przejdę trochę do Twojej jakby roli takiego dzisiaj terapeuty. Chciałbym po prostu się dowiedzieć, jak ty patrzysz na ten aspekt brania udziału w hazardzie, czy jakby w tych grach. Bo bardzo mnie ciekawi, wiesz, ja gdzieś tam grałem w piłkę na amatorskim poziomie oczywiście, ale tak jakby jestem w tym środowisku trochę piłkarskim, trochę tych osób, które interesują się piłką nożną, mam sporo znajomych, wszystko się kręci powiedzmy wokół piłki, no i wokół piłki też są często właśnie te zakłady Nawet bukmacherskie. koszulka. Koszulka dokładnie jest nawiązująca. Ale znam sporo młodych chłopaków, na przykład siedzę w szatni po jakimś tam treningu meczu i widzę, wszyscy odpalają telefony, zaczynają grać, wiesz, obstawiać, gadają o meczach, o wynikach, o takich rzeczach i często są to nawet osoby nieletnie. I teraz jakby ciekawi mnie z twojej perspektywy, żebyś może, jeżeli jesteś w stanie to określić, kiedy taka niewinna gra, zabawa przeradza się już w uzależnienie? Kiedy ta granica zostaje przekroczona? No, takim pierwszym czynnikiem, który przychodzi mi do głowy, to jest zaburzone poczucie kontroli, tak? Czyli przykładowo, nie wiem, grając, gospodarujesz sobie określoną kwotę, które w miesiącu będziesz przeznaczał na grę, tak? No i grasz i bez względu na to, czy wygrasz, czy przegrasz, utrzymujesz tę kwotę, czyli grasz na nią, zakładasz, że będziesz grał 200 zł w miesiącu. Jeżeli bez względu na to, jak się ułoży twoja gra, utrzymujesz te założenia, to wtedy jest ok. Ale jeżeli założysz sobie, że to ma być 200 zł, a w międzyczasie okaże się, że grasz za kolejne 500 zł, albo jeszcze więcej, no to świadczy to o tym, że przeznaczasz więcej środków na grę niż planowałeś i no to jest jeden z czynników świadczących o tym, że tą kontrolę tracisz i zaczyna się robić problem. Kolejna rzecz to, że, nie wiem, że w wyniku gry i zaangażowania w to zaczynasz zaniedbywać inne sfery życia, tak? Coś, co z pozoru może dla kogoś, kto gra hobbystycznie, czy dla rozrywki, trudno sobie wyobrazić, ale w okresie, w zasadzie samego początku już, czas, który poświęcałem w nocy na przygotowanie analiz i kuponów, sprawiało to, że chodziłem późno bardzo spać, że nie wiem, przygotowywałem się do szkoły, czyli zaniedbywałem w jakiś sposób swoje obowiązki. W pracy bardzo walczyłem o to, żeby to się nie odbijało na jej jakość, ale pewnie też były momenty, kiedy moja wydajność spadała, kiedy, nie wiem, byłem myślami gdzieś indziej i też się to odbijało. Dalej, oszukiwanie bliskich odnośnie stopnia zaangażowania w hazard, tak? I nie wiem, partnerka mówi ci, że przesadzasz, a ty jakby kłamiesz jej, mówisz, że grasz za mniej niż w rzeczywistości grasz. To kolejny czynnik świadczący o tym, że robi się z tego, że robi się z tego problem. Wzrost tolerancji, czyli to, że zaczynasz grać za coraz większe stawki. Wiadomo, no, nawet osoba grająca rozrywkowo też może te stawki zwiększać, ale jeżeli na przestrzeni, nie wiem, 3 miesięcy czy pół roku stawki cały czas idą w górę, no to znaczy, że albo dużo, dużo wygrywasz, no, albo coś właśnie dzieje się coś z tą grą, coś złego, tak? Myślę, że to są takie podstawowe czynniki świadczące o tym, że coś jest nie tak. Co jeszcze? No, złość, agresja wokół tych rozgrywek. No, jeżeli, nie wiem, oglądasz film, czy grasz w piłkę,
Okej, no na boisku może ci się zdarzyć tam, że w wyniku jakiejś tam boiskowej walki się na coś Tak, bo te uderzysz. emocje dochodzą na rywalizacji. Ale wydaje mi się, że w takich formach rozrywki raczej rzadko. Rozrywka jest czymś przyjemnym, więc dlaczego miałby towarzyszyć temu jakieś nerwy, tak? No to Wiesz, jest raczej niektórzy grają fajne. FIFA i rzucają padami, nie? To tak mówię jako. No, to tak, no. No, tak to mniej więcej wygląda. Rozumiem. Ma to sprawiać większą przyjemność. Jakby to, ten pierwszy argument, który podałeś, wydaje mi się bardzo, bardzo jakby tutaj trafiający do mnie, że jeżeli zaczynasz jakby już przekraczać kwoty, które na to przeznaczałeś, to zaczyna się to robić niebezpieczne. Ja muszę przyznać, mówię, ja po prostu próbuję to trochę zrozumieć jako osoba, która, powiem ci, ja nie czuję, żebym mógł mieć z tym problem, bo nie wiem, nigdy nie miałem takiego pociągu nawet do tego, nie? Jakbym miał tam włożyć swoje pieniądze, to mnie to by bolało. Jakoś tak patrzę z tej perspektywy, dlatego byłem ciekawy spotkania z tobą i jeszcze mam sporo pytań odnośnie tego, żeby to trochę powyjaśnić, żebyś mi spróbował to wytłumaczyć z twojej perspektywy, nie? Która mogłaby mieć problem, ale to wiesz, tyczy się wielu pewnie osób, które mogą nas oglądać i żeby też uświadomić trochę te osoby, którym się wydaje, o, gram sobie, wiesz, jest przyjemnie, nie? No bo też zastanawiam się, gdzieś tam ktoś może wysyła kupony, nagle tu wygrałem, tak? I nagle sprawia wrażenie, jakby dało się na tym zarabiać, wygrywać. Jak to w ogóle jest w kwestii? Bo mówi się, że wchodzisz do kasyna, no i powiedzmy, jest ta łuda wygranej, ale no prędzej czy później i tak ta maszyna wszystko zje. Nie jestem w stanie dyskutować, wiesz, bo jeżeli jest ktoś, kto jest przekonany o tym, że na tym zarabia, dlaczego ja mam się z nim spierać? Przecież nie znam jego historii gry, jest słowo przeciwko słowu, taki spór jest bez sensu. Ja wielokrotnie powtarzam, że nie wiem, czy udzielając wywiadów, czy prowadząc wykłady, czy to w szkołach, czy w klubach piłkarskich, w akademiach, gadając z dzieciakami, no, mówię wprost, ja nie przyjeżdżam tutaj. Mam tego zabraniać, tak? Chcę tylko, żebyście mieli świadomość, że po pierwsze jest to dozwolone do lat 18, że jest to hazard i że jest związany z ryzykiem uzależnienia. A co z tym zrobisz, to już jest twoja kwestia. Jeżeli jest ktoś, kto zarabia na tym, super, gratuluję, tak? No, ale są też osoby, które mają z tym problem i tyle, no. Spoko, myślę, że to jest uczciwe, bo wydaje mi się, albo nawet jestem przekonany, że często na ludzi działa zmuszanie kogoś do czegoś, działa odwrotnie. Czyli gdybyś był gościem, który przychodzi, mówi: nie, nie grajcie, nie róbcie tego, bo nie wiem, bo mi się tak zdarzyło, to myślę, żeby to odniosło kompletnie odwrotny skutek. Już wiele osób próbuje gdzieś tam utożsamiać mnie z takim zdaniem, tak? Że ja jestem jakimś, nie wiem, przeciwnikiem zakładów bukmacherskich, czy w ogóle rozgrywek hazardowych. Przyjacielem się nie nazwę, tak? Ale no, wychodzę z założenia, że wszystko jest dla ludzi, o ile towarzyszy temu zdrowy rozsądek. Wiesz, są ludzie, którzy zmagają się z uzależnieniem od alkoholu czy od zażywania innych substancji. A tak naprawdę przegięcie z czymkolwiek, nie wiem, nawet z jazdą samochodem może być przecież bardzo niebezpieczne. Może brzmi to banalnie, ale no, gdzieś tam z doświadczenia z pracy z różnymi ludźmi wiem, że no, naprawdę krzywdę można bardzo łatwo sobie zrobić, przekraczając pewne granice, obojętnie czy chodzi o hazard, alkohol, narkotyki czy jakieś inne rzeczy. Słuchaj, uzależnienie to jest, myślę, będzie coraz bardziej popularny temat, patrząc przez pryzmat rozwoju technologii i tego, że jesteśmy już uzależnieni od smartfonów. Smartfony, social media, Twitter, cokolwiek, to jest chyba dzisiaj też takie dosyć mocne. A patrząc na to, że dzisiaj w telefonie możemy też obstawiać, no to jednak to też wywołuje coraz większe ryzyko tego typu uzależnień. No, w telefonie możesz zrobić wszystko, tak? No, mówimy o grach hazardowych, ale przecież możesz robić sobie zakupy. Są ludzie też, którzy mają z tym problem. I znów dla niektórych może brzmieć to banalnie, bo co jest złego, że ktoś robi dużo zakupów? No, ludzie robią to w takich ilościach, przeznaczają sobie tyle pieniędzy, że naprawdę mają z tego powodu bardzo duże problemy. I to nie tylko finansowe, tak? W internecie przecież dostępna jest pornografia, do której docierają coraz młodsze osoby. Tych zagrożeń w internecie jest bardzo dużo, więc jakby to, że ktoś korzysta dużo z komputera czy z telefonu, to też jeszcze jakby nie dramatyzowałbym z tego powodu.
weźmy pod uwagę to, w jaki sposób rozwija się kultura i w ogóle te wszystkie tematy związane czy z telefonami, czy z komputerami, czy z telewizorami. Siłą rzeczy ludzie będą z tego korzystać. Kwestia jest tylko tego właśnie, w jakich ilościach. A przede wszystkim, i to jest istotniejsze, co tam robią i co im to daje, tak? Tak naprawdę no, kwestia użycia tego narzędzia w odpowiedni sposób, prawda? No bo można użyć to w dwojaki, albo w dobry, albo w zły, no i kwestia kto jakiego wyboru dokona, ale myślę, że tutaj bardzo istotna jest taka profilaktyka, którą no, poniekąd ty robisz, czyli przestrzegasz przed no, pewnymi zjawiskami, które mogą się pojawić w przypadku no, nieprawidłowego wykorzystania tych urządzeń. Wiesz, no. Problem związany z hazardem, zwłaszcza w kontekście innych gier poza kasynami, jest o tyle istotny, że w przypadku alkoholu, czy papierosów, czy narkotyków, gadki o szkodliwości tego, no to jest mielenie czegoś, co jest oczywiste i taka forma profilaktyki. Nikogo to nie pociąga, nie? Jest nie bardzo, tak? Ale jeżeli trafia do mnie przykładowo sporo rodzin dzieciaków uzależnionych, nie? Gdzie pisze mi, i tu nie, powtarza się taka historia, że pisze do mnie matka czy ojciec, że młody ma problem z hazardem, z zakładami bukmacherskimi. No i są wstrząśnięci, bo wiadomo, już jakieś tam problemy finansowe, a najczęściej te historie zaczynają się w bardzo podobny sposób. Czyli to, że nie wiedzieli, że młody obstawia mecze, robił to przykładowo na koncie ojca, była zgoda na to rodziców, no bo co, nie kradł, wykorzystywał kieszonkowe na to, zarabiał, znał się na piłce przedsiębiorczej, czynność super ekstra, tak? No, a po jakimś czasie wychodziło, że wcale super ekstra nie jest, nie? I jakby w tym przypadku uważam, że odnośnie rozmów o hazardzie, o tym, czym on jest w rzeczywistości, że to nie jest tylko kasyno, których, nie wiem, większość ludzi, czy tam może nie większość, sporo ludzi widzi tylko w kasynach, tak? Czy kasyna, które widzi tylko w telewizji. Tylko, że to są w tej chwili już nawet gry komputerowe, tak? Bo przecież teraz możesz kupić sobie dodatek do gry w formie jakiejś skrzynki. Tam następuje losowanie i w zależności od tego i jakby dodatek, który kupujesz, jest uzyskujesz w wyniku losowania z tejże skrzynki, A to tak? w FIFA też tak nie jest losowanie tych kart, ja tak nie jestem może na bieżąco, ale generalnie w FIFA też jest chyba losowanie, tam jakieś paczki, tak? No to No teraz prawie wszystko na tym bazuje, nie? przypomina trochę to mechanizm hazardowy, bo wkładasz pieniądze, masz element losowy, tak? No pytanie, różnica może byłaby taka, że no nie przegrywa, bo tam za każdym razem coś chyba losujesz, No tak? tak, czyli jest zawsze, to bazuje pewnie na tym efekcie dopływu dopaminy, nie? Ale mechanizm jest już podobny, Mhm. tak? I wiesz, i przykładowo ktoś gra i jest okej, okay, nie? Ale jest ktoś, kto złapie smykałkę wokół tego i będzie mu łatwo przejść do jakby uzależnić się od już tych gier stricte hazardowych. Dalej, nie wiem. Przecież dużo, dużo osób dorosłych skreślając Lotto kupuje zdrapki swoim dzieciom. Zresztą kilku hazardzistów, przynajmniej kilku, którym gdzieś tam pracuje, w ten sposób zaczynały, tak, że tata albo babcia albo kupowały zdrapkę, albo prosiły młodego, żeby wylosował. No i mu się gdzieś tam spodobało, łapał smykałkę i potem to szło, nie? Ale to I jest w ogóle, rodzice mówiąc o kształtowali tak to. zdrapkach, mówisz, wiesz, jakby to otwiera dopiero szeroko oczy, że mówisz o zdrapce, nie? Prostej rzeczy, która no, zwykłemu Kowalskiemu myślę, że nigdy by się nie mogła skojarzyć z hazardem. No jest tego trochę, dlatego mówię, inaczej się rozmawia, użyłeś słowo profilaktyka, inaczej ta profilaktyka będzie wyglądać w przypadku alkoholu i narkotyków, gdzie ta szkodliwość i świadomość społeczeństwa jest na znacznie większym poziomie, no a w przypadku hazardu, to powtarzam wielokrotnie, no, niestety, no, hazard kojarzy się ludziom
głównie z kasynami. Tymczasem jest szereg gier, które są łatwo dostępne, z których korzystają młodzi, o których bardzo często w ogóle rodzice początkowo nie mają pojęcia, a niekiedy, jak w przypadku chociażby zakładów bukmacherskich, tych przypadków, o których powiedziałem, dają na to przyzwolenie, tak. Wiesz co, to trochę odpowiedzieliśmy i odpowiedziałeś przede wszystkim na pytanie, które miałem zadać, i zawarliśmy już odpowiedź praktycznie, bo chciałem nawiązać właśnie o zagrożeniach ze strony komputera, zacisza domu, w którym po prostu siedzisz, a nie czegoś takiego jak właśnie na filmach czy gdziekolwiek jest to przedstawiane, że idziesz do kasyna, tam się dzieje, wiesz, jedna wielka, można to nazwać, impreza, co dodatkowo wpływa, bo nie wiem, czy czytałeś książkę Tomka Hajto? Nie. Bo Tomek Hajto opisywał też swoje zmagania z hazardem i właśnie mówił, że to wyzwalało w nim adrenalinę, to zakręcenie kulki, jakby, czyli ten stary model postrzegania hazardu. Zresztą, no, czy Tomek Hajto, czy Kamil Grosicki, który też się zmagał z tego typu problemami, więc chciałem powiedzieć, albo bardziej zapytać, że tutaj, no, to już odpowiedzieliśmy, że chyba to zagrożenie dzisiaj może być nawet większe z zacisza własnego domu, gdzie masz komputer, albo nawet gdziekolwiek z każdego miejsca, gdzie nie wychodzisz, bo masz telefon w ręku. No tak. To jest tak naprawdę dzisiaj zagrożenie, będąc w kiblu, brzydko mówiąc, no. No tak, i to nawet nie trzeba iść na te dłuższe posiedzenia, żeby zdążyć przelać środki i zrobić kupon. To jest, bym powiedział, przerażające. No jest i jest o tyle, że właśnie ta świadomość ludzi o tym jest niewielka. Mówię, wszystko jest dla ludzi, ale jeżeli się bawimy, to dobrze wiedzieć w czasie wojny. Jasne. Wiesz, nawiązałem trochę do piłkarzy, bo z twojej historii też wyczytałem, czy też ty wspominałeś o tym, że tobie się zdarzyło pożyczać pieniądze od piłkarzy. A to jest takie, myślę, związane trochę z piłką nożną, w sensie, że piłkarze wydają się osobami, które, no, zarabiają też dosyć dużo pieniędzy. Ale to też był jeden z powodów, z którego wyrzucono cię wtedy z łączy nas piłka z PZPN-u, prawda? Tam generalnie to byli już reprezentanci, prawda? Tak, dobrze to zrozumiałem. Tak, no to były osoby, które gdzieś tam poznałem kilka lat wcześniej, zanim przyszedłem do PZPN-u i jakby gdzieś tam w wyniku mojego rozwoju i ich rozwoju piłkarskiego znajomość zaczęła się, mówię, bardzo wcześnie, gdzieś tam się rozwijała i zgłaszałem się do nich po prostu jak do kumpli, nie? Cały bajer polegał na tym, że nie do końca ja zachowywałem się jak kumpel, bo zwracając się do nich po pomoc, kłamałem. Znaczy, przedstawiałem bardzo podobną historię, jaka rzeczywiście miała miejsce, tylko jej bohaterem był mój brat. Tak. Druga kwestia to właśnie to, że chodziło akurat o piłkarzy, którzy w danym momencie byli w reprezentacji, a w związku z tym, że pracowałem w PZPN-ie, konsekwencje tego, że wyszłoby to na jaw dla związku, no, byłyby słabe wizyty rynkowe, więc jakby stąd oczywiste było to, że musiano mnie pożegnać. A możesz tak wspomnieć też trochę swoją pracę dziennikarską w ogóle? Bo jak ty to wspominasz? Bo to chyba by był fajny taki epizod w twojej karierze zawodowej. Znaczy, Karierą bym tego nie nazwał, no. ale epizod, no, czas zawodowy był bardzo fajny. Miałem to szczęście, że bardzo szybko, bo w zasadzie przyjeżdżałem do Warszawy na studia, a jeszcze przed przyjazdem nawiązałem współpracę z redakcją piłki nożnej. Jeszcze przed przyjazdem tutaj pisałem dla serwisu internetowego. Po przyjeździe tutaj w zasadzie od początku pracowałem w tygodniku i w miesięczniku, więc bardzo, bardzo fajny czas dla taki przeskok z kibica, który mecze oglądał głównie przed telewizorem. Nagle przyjechałem tutaj i nie tylko mogłem zasiąść na trybunach z stadionu, ale też rozmawiać ze swoimi idolami, których wcześniej właśnie znałem tylko sprzed szklanego ekranu, tak? Więc na pewno było to bardzo wartościowe, zwłaszcza, że
że gdzieś tam ta piłka nożna zawsze była mi bliska. Poznałem tam naprawdę wielu fantastycznych ludzi, to poczynając od piłkarzy, czy też ludzi związanych z piłką nożną, ale też dziennikarzy, którzy myślę wiele mnie nauczyli, i to nie tylko nawet pod względem warsztatowym i dziennikarskim, ale także w innych sferach, więc na pewno to było bardzo wartościowe doświadczenie. Później była Legia Warszawa. Pracowałem w mediach klubowych, prowadziłem stronę internetową Akademii Piłkarskiej. I chyba ten czas, tak, nie chyba, na pewno wspominam najmilej, bo byłem bardzo blisko chłopaków, zawodników, trenerów. Miałem możliwość z obserwacji każdego treningu, każdego rocznika. Jeździliśmy razem na mecze. Miałem ten przywilej, że mogłem jeździć z nimi autokarem, więc czas przed meczem, czas po meczu, w międzyczasie gdzieś tam rozmowy o tym, co działo się na boisku. No, super sprawa, tak? W piłce nożnej pracowałem z piłkarzami, już nie wiem, z ekstraklasy czy z reprezentacji. Tu z pozoru byli, znaczy nie z pozoru, no byli to juniorzy, nie byli to jeszcze zawodowi piłkarze, ale kontakt i jakby forma, jego forma było czymś, co dawało mi chyba więcej niż ta poprzednia praca, tak? Bo pracując w redakcji piłki nożnej, rozmawiałem po meczu z zawodnikiem, gdzie stało całe mnóstwo dziennikarzy, on odpowiadał jakimiś tam regułkami, a tutaj siadaliśmy w autokarze po meczu i gdzieś tam sobie gadaliśmy, i to naprawdę można było sporo się z tego o piłce dowiedzieć, czy chociażby o trenerów. Trenerzy też, no, oni naprawdę też bardzo, bardzo dużo mi dali, bo rozmawialiśmy o rozwoju zawodników, o taktyce. Mogłem się rzeczywiście wreszcie wiele nauczyć o piłce, bo to, co gdzieś tam myślałem, że wiem, to no to nie. Ale powiedz mi, bo pierwsze mi się nasuwa od razu taka myśl, czy to nie spowodowało przypadkiem też tego, że ty poczułeś, że ty wiesz na temat piłki trochę więcej i jakby to też przyczyniło się trochę do twojej wiary w siebie, że w tych zakładach można coś osiągnąć? Co pewnie tak, natomiast w jakiś chyba nieduży sposób. Ja już naprawdę byłem mocno nakręcony, a tutaj no to była taka fachowa wiedza, rozumienie ustawienia czy roli poszczególnych piłkarzy w danym ustawieniu, więc to jakby nie była to wiedza, która gdzieś tam jakoś super by mi się przydawała w grze, tylko sprawiała, że miałam większą przyjemność z oglądania meczu. Nie? Ja oglądałem mecz, na którym wszyscy na Twitterze pisali, że to jest po prostu totalna masakra, ja się zachwycałem tym, w jaki sposób ktoś tam robił podwojenie, nie, czy asekurację. Więc pod tym względem. No a po Legii przyszła pora na Polski Związek Piłki Nożnej, gdzie. Poczekaj, to mogę jeszcze przerwę, zanim przejdziesz do Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo od razu jeszcze drugie pytanie mi się nasuwa. Sorry, może ono jest głupie, może trochę bardzo, bardzo naiwne, albo też bardzo kontrowersyjne, ale sobie tak myślę. Czy będąc w jakiejś tam fazie uzależnienia, nie przyszło ci przez sekundę do głowy, mając jakieś znajomości w tym świecie piłkarzy, żeby, że tak powiem, skorzystać z tego? W jakim sensie? Że co? No, znasz piłkarza, wiesz, no jakby grasz na jakąś konkretną sytuację, nie wiem, out czy żółtą kartkę, Nie, cokolwiek. nie Nie. przyszło mi do głowy coś takiego. Okej, pytam, Myślę, wiesz, no bo wiesz, to jest taki że. moment, w którym, no wiesz, no różne, przypuszczam, rzeczy mogłyby przyjść do głowy, Tak, będąc w to jakiejś jak takiej. nie jest jakieś, nie wiem, A ty nie wiadomo byłeś w jak. pozycji trochę uprzywilejowanej niż zwykły Kowalski, który sobie nie zna nikogo, nie? Więc To tak nie przez. jest, wiesz, to nie jest nie wiadomo jakie pytanie, bo oczywiście mogło przyjść to do głowy. No, ludzie popełniają różne złe rzeczy, będąc w czynnym uzależnieniu, w tym także przestępstwa. Ja nie miałem odwagi na coś takiego, a może po prostu nie wpadłem na to, nie wiem. No, ja
w pewnym momencie, wiesz, na początku, jak zaczynałem grać, to chciałem, żeby wszyscy widzieli, jaki jestem zajebisty, jak się super znam, jak na tym zarabiam, ale okres, kiedy byłem przy piłce, no, jeżeli chodzi o moją grę i efekty, nic z zajebistością nie miało wspólnego, więc raczej już nie afiszowałem się tak tym, że grałem. Tam chodziło głównie o to, żeby zarobić na spłatę długów, żeby gdzieś ukryć prawdę o swoich problemach. Może to też w jakiś sposób się przyczyniło, że na taki pomysł nie wpadłem. Okej, dobra, to tak, sorry, że tak przerwałem, ale po prostu mam krótkie pytanie, więc stwierdzam, że od razu zadam. To kwestia dalej była łączona z piłka, prawda? Tak, no po Legii przyszła pora na Ale PZPN. sam szukałeś tych prac? Czy one znajdowały ciebie, czy jak to wyglądało? Nie pamiętam już, jak to było. Tam, po prostu historia była taka, że ja jako gnojek znalazłem sobie Leszka Bartnickiego na naszej klasie. On jest teraz prezesem GKS Tychy. Wtedy był No, orężem. Ja jako taki no. małolat napisałem na zasadzie, o, tak samo na nazwisko, pani jest dziennikarzem, też chce być dziennikarzem, nie? I on mnie wtedy wciągnął do Sport24, już takiego nieistniejącego portalu. Tam pisałem. Później powiedział mi o tym, że piłka nożna robi nowy serwis internetowy. Ja się tam zgłosiłem, a w międzyczasie byłem w wakacje w Szkocji. I ja mieszkałem w Dundee, gdzie był Załuska. W drugiej kolejce grali z Celticiem, więc przyjechał też Borucz. Więc miałem wywiady, a oprócz tego w San Andreas, czyli to nie wiem, ze 30 km dalej przyjechała Barcelona na zgrupowanie, gdzie ja sobie w wolnym czasie jeździłem i byłem chyba jedynym, na pewno jedynym, w ogóle to Sport24 był jedynym serwisem, który miał codziennie relację taką, jak masz, wiesz, na Legia.net z obozów Legii, to ja pisałem tam z treningu Barcelony. No jak wysłałem to do piłki nożnej, to momentalnie w zasadzie mi odpisali, coś tam zacząłem dziubać. A to czemu? No ciekawa historia, wiesz, z perspektywy, przecież nie musimy gadać, że nie gadamy tylko o uzależnieniu, ale twojej też tutaj jakby przygodzie dziennikarskiej też to wydaje się z tej perspektywy dosyć ciekawe. No bo jednak to była główna zajawka twoja, tak naprawdę z piłką nożną związana. Tak, no tak, to rzeczywiście było. Natomiast nie pamiętam, w jaki sposób się odbywały później przejścia z piłki nożnej do Legii i z Legii do PZPN-u. Spoko, jak nie pamiętasz, to możemy lecieć dalej jak z tym PZPN-em było Nie właśnie. chcę, nie chcę. Trafiasz do łączy nas piłkę. W PZPN-ie miałem zajmować się piłką młodzieżową i głównie to robiłem, natomiast przy okazji zgrupowanie pierwszej reprezentacji też tam byłem angażowany przy okazji pobytu w Warszawie. Gdzieś tam latałem, uczestniczyłem w zbieraniu wypowiedzi, tam obsługi kadry medialnej, tak nazwijmy to. No ale trwało to krótko, bo narozrabiałem, poniosłem konsekwencje i się skończyło. A powiedz mi teraz jeszcze a propos takich kulis, czy ty w ogóle, no może nie chodzi o nazwiska, czy jesteś w stanie, albo spotkałeś się z czymś takim, bo się wydaje, że tak zakulisowo mówi się o takich przypadkach dosyć dużo, że no sporo problemów z uzależnieniem mają też między innymi dziennikarze sportowi i piłkarze. I czy ty na tamtym etapie znałeś i wiedziałeś, kto ma te problemy? Pomidor. Nie, no słuchaj, nie musisz mówić o nazwiskach, no przecież nie mówiąc o nazwiskach chyba nic tutaj szczególnego nie zdradzisz, No tak bardziej jak chodzi. powiedziałeś, no mówi się o tym, że jesteś środowisko, które miewa różne problemy, ale nie, chciałbym gdzieś tam dłużej głosu zabierać na ten temat, bo już mnie tam dawno nie ma, więc Okej, ale jakby nie nie wiem, zaprzeczasz, że tak jest. nie wiem, co się tam dzieje, bo mnie tam nie ma. Okej, rozumiem, dobra. Nie będziemy drążyć, a powiedz mi teraz jeszcze kwestię związaną właśnie z trochę może z tym, co też ja na początku zacząłem, że też ten mam partnera kanału, który jest bukmacherem. Czy ty widzisz coś złego w promowaniu bukmacherów, bo dzisiaj powiedzmy tak naprawdę cała piłka nożna to dziennikarstwo i piłka nożna no, jest zasilana mocno z budżetu bukmacherów. Z jednej strony, no, nie ma co się dziwić, bo ciężko, żeby ktoś większe pieniądze zaoferował, ale to jest też dla nich najlepsza forma promocji w tym środowisku. I teraz tak wydaje mi się, że największe zarzuty są oczywiście wobec bardzo znanych dziennikarzy, bardzo dużych portali. Więc
Powiedzmy sobie, no ja tu jestem jakby nic nieznaczący, ale jakby czy ty jesteś w stanie się odnieść trochę do tego, czy masz z tym jakiś problem, albo czy w ogóle powinniśmy mieć z tym jakiś problem, czy nie? Przeszkadzało mi to krótko po tym, jak wyszedłem ze środka, ale to bardziej chodziło o to nie tyle, że reklamują to, co o to, że niewiele mówi się o tym, czym to, co reklamują, grozi, tak? Czyli to, że jest to hazard, że uzależnia i gdzieś tam na początku z tego powodu miałam na to niezgodę, no ale gdzieś tam z czasem to opadło, a jakby dziś rozumiem tą machinę, co jak, dlaczego działa i to, że dziennikarze są osobami, które reklamują te zakłady bukmacherskie. Dla mnie jest część normalna. No, wyobrażam sobie, że będąc, powiem, że to zabrzmi, na fotelu osób zarządzających tymi firmami, też pewnie chciałbym tych dziennikarzy w to angażować. Natomiast nie podoba mi się forma i to nie jest akurat wina dziennikarzy, tylko bardziej firm. Może przepisów. Chodzi mi o to, że właśnie to, że co wybrzmiewa w tych reklamach, to to, że jest to sposób na rozrywkę, że jest to sposób na gdzieś tam podniesienie sobie sportowych emocji. Natomiast drażni mnie to, że niewiele albo wcale, no nie wcale, nie, niewiele. Mówi się o tym, że jest to hazard, że uzależnia. I jakie są tego konsekwencje, nie? Bo zobacz, masz według ustawy hazardowej przepisy informujące, czy nakazujące informowanie o tym, że jest to do lat 18, że jest to, że hazard uzależnia. Tymczasem no, na wielu stronach internetowych, a na niektórych chyba pojawiało się to jeszcze po wejściu, gdzieś tam było okienko, ale pewnie w większości przypadków niedawno nie sprawdzałem. Znajduje się to u dołu strony, gdzie wiele osób nie trafia. Ok, jest to wiek jest zweryfikowany podczas rejestracji, ale uzależnienie, mimo oglądasz reklamę, słyszysz takie, a nie inne hasła. Owszem, pojawia się informacja tej, której wymaga ustawa, ale na przykład jest to mała czcionka, biała czcionka i tak niefortunnie się składa, że na przykład pojawia się na białym tle, nie? Wiesz, To mnie martwi, nie? rozumiem. Wiesz, bo po prostu ja mam ten problem z tą sytuacją i z tym, o czym tutaj w ogóle rozmawiamy, że tak jak ci wspominałem, nie mogę trochę się wczuć w tą rolę osoby, która mogłaby mieć z tym problem, nie? Bo po prostu ja nawet nie czuję w tym zabawy, wiesz, mnie to w ogóle nawet nie bawi, bo jeszcze niektórzy mają w tym formę zabawy, obstawiają, nie? Ja jakby nawet, wiesz, gdzieś tam jakieś pieniądze nagranie może dostanę od sponsora, żeby coś spróbować, wiesz, coś obstawić i jakby z tym spoko, bo to nie są moje, nie? Ale jakbym miał obstawić 10 zł, to mi po prostu tego szkoda, bo jakby z góry wiem, że nie mam czasu wczuwać się w to, żeby to jakby rozpatrywać, a z drugiej strony wiem, że to często jest tak, że teoretycznie wygrywasz, że i tak prędzej czy później większość przegrasz, nie? Więc nie widzę zabawy w straceniu pieniędzy. Jakby nie umiem się trochę wczuć w rolę, że kurczę, można było się od tego uzależnić, nie? I tak nie wiem do końca. Czy to jest z mojej strony w porządku, nie? Wobec jakby moich odbiorców, ale z drugiej strony też nie chcę być, wiesz, na tyle empatyczny, no bo ja osobiście uważam, że jest sporo takich osób jak ja, które nie czują z tym problemu, nie? Ale też ta rozmowa nie jest przypadkowa, bo też chcę znać drugą stronę i wiedzieć, że też takie osoby są i dlatego przedstawiam tutaj też twoją opinię, bo uważam, żeby te osoby, które mogą być bardziej narażone, bardziej wrażliwe na tego typu sytuacje, powinny wiedzieć, z czym to się wiąże, nie? Bo no powiedzmy mi, twoja historia, ona jest wstrząsająca, bo jakby jest trudna, ciężki kaliber, ale generalnie ja nie czuję, żebym, wiesz, to potrzebował tego, bo ja to po prostu jakby wiedziałem z góry, że nie miałbym z tym problemu, nie? No, tak samo możemy rozmawiać o alkoholu, Tak. że zaprosiłbym tutaj osobę, która doznała podobnych doświadczeń życiowych, jak ja w przypadku hazardu, w wyniku alkoholu, a nie wiem, ty, czy ktoś inny, czy ktoś z widzów mógłby też nie myślę, nie rozumieć tego i przecież nie wiem, bo albo nie pije w ogóle alkoholu, albo pije to w taki sposób, że nie idzie za tym destrukcja w życiu, tak?
Myślę, że to jest podobne. Tak, bo ja myślę, że w ogóle ten cały konflikt związany z tym, czy dziennikarze powinni promować, czy nie powinni, trochę powstaje na tej bazie, bo jest znaczna część, która uważa, że nie ma z tym totalnie problemu i twierdzi, no mi to nie przeszkadza, że oni promują, tak? Zarabiają na tym pieniądze, bo dzięki temu powstaje jakiś tam kanał, czy jakieś fajne treści, ale są tacy, którzy powiedzmy, no dotknął ich ten problem, pewnie to są dużo osób, które pisze do ciebie, no i to może być już bardzo duże ryzyko dla takich No i osób. teraz zobaczcie, jaki to jest paradoks. Po stronie opozycji, tak, czyli tych, którzy reklamują, są osoby z mojego środowiska. Tymczasem ja nie stoję z nimi, nie? Nie stoję też z tamtymi, Wiem, właśnie, ale wiesz, chodzi o dlatego to, że ja ciebie mam pytam. akceptację. Rozumiem to, dlaczego to tak to działa. Teraz jak popatrzysz, kiedyś nawet pisałem o tym wpis na stronę. Każdy klub, nie wiem jak teraz jest, był sponsorowany przez Bukmachera, w pierwszej lidze chyba też, w drugiej lidze też się pojawia, nie wiem jak to teraz wygląda, więc nie wiem. No i teraz jeżeli byś te pieniądze zabrał, no to pytanie, co było z tymi klubami. Poza tym to jest rozrywka. No teraz zobacz, ja sobie troszkę nie wyobrażam, że mając analogiczny problem z alkoholem, mówiłbym nie, nie można sprzedawać alkoholu, bo alkohol to zło. No cholera, no nie, no tak to nie działa. Jest to wszystko jest dla ludzi, tak? Tylko kwestia tego, aby nie przekraczać pewnych granic, o czym mówiłem wcześniej. No i pewnej odpowiedzialności. Społecznej odpowiedzialności biznesu, tak? Jakieś tam informowania o tych zagrożeniach. Zobacz, na papierosach masz tą etykietę, bo wymaga tego ustawa, na alkoholu też masz odpowiednie komunikaty. Jak to wpływa na uzależnienia? Jakby nie chcę się teraz zagłębiać, ale jednak, jeżeli nieletni pali, to najczęściej robi to kryjąc się przed dorosłymi, tak? Problem w przypadku hazardu, w przypadku zakładu bukmacherskiego polega na tym, że rodzice albo nie wiedzą, że on gra, albo dają mu na to przyzwolenie, a rzadko kiedy są w stanie zdefiniować to jako hazard, tak. O to Znaczy, chodzi. ja ciebie właśnie za to podziwiam, że ty potrafisz spojrzeć trochę na to z dystansem i powiedzieć, że no nie opowiadasz się ani po jednej, ani po drugiej stronie, jakby jesteś do tego wobec tego neutralny, mimo że zmierzyłeś się z takimi problemami, ale Znaczy nie, neutralny to też to może też może niedobre. nie, no tak, masz rację, to też może niedobre. Rozumiem jakby rynek i biznes. No tak jak powiedziałem, podejrzewam, że gdybym ja był na fotelu osób zarządzających firmą bukmacherską, też angażowałbym w to dziennikarzy. Rozumiem też to, argumenty, jakie używają inni dziennikarze w stosunku do tamtych, że to są jakieś tam kwestie moralne. Okej, jakby w to nie chcę się też zagłębiać, ale ja nie widzę w tym problemu, że oni występują w tych reklamach. Ja widzę problem tym, że widz nie łapie tego, że jest to hazard, że to uzależnia, że to jest dozwolone lat 18. To są rzeczy, które mnie w tym przekazie wkurzają. Natomiast to nie jest wina dziennikarzy, tak? No tak, jeszcze faktycznie wspomniałeś o tych kwestiach moralnych, to też był taki argument często podnoszony, ale to mówię, to jest chyba jeszcze temat na inną dyskusję. Wiesz co, no kwestie moralne, no. Znaczy moralność, mam wrażenie, że tu się tyczy odpowiedzialności za tych właśnie, którzy mogliby się uzależnić, no bo to się tyczy moralność. To moralność bardziej odpowiedzialność, mam wrażenie, że chyba o to im chodzi, no bo co mam moralność do tego? No moralnie chodzi ci o odpowiedzialność za te Wiesz osoby, co, nie? No ale ja nie trudno. mogę ponieść odpowiedzialności za wszystkich, wiesz, jakby nie, za każdego, kto siedzi przed ekranem i będzie to oglądał. Wiesz, tam jest 100 różnych totalnie osób, o różnych osobowościach, różnych charakterach, tak? Ja teraz musiałbym docelowo kierować dla tego treść, dla tego treść, dla tego treść, dla wszystkich treść konkretną, tak? Zastanawiać się. Tak to bym nie stworzył żadnej treści na dobrą sprawę. No właśnie o to chodzi. No ja już mówię o tam kwestiach moralnych. Nie wiem, jakie tam argumenty są używane, bo ten temat co jakiś czas wraca. Są dwa obozy, oni się tam gdzieś przerzucają, ale już wycofałem się z tego. Gdzieś tam kilka razy dałem się wciągnąć jakąś dyskusję na Twitterze. Z raz, może dwa napisałem o tym, przedstawiłem swój punkt widzenia. Gdzieś tam też w wywiadach się pewnie ten wątek pojawiał. No. Zdanie moje jest takie, a nie inne. Jakby rozumiem, akceptuję, problemem jest forma, tak? Czyli to, co już kilkukrotnie chyba dzisiaj powtarzam,
brakuje informacji o tym, że jest to rozrywka dla 18, że jest to hazard i że jest związany z ryzykiem uzależnienia, bo to ginie. No, sam fakt z tego, co już mówiłem, że zgłaszają się matki, które mówią o tym, że dzieciak gra, bo nie ma to przyzwolenie, bo nie wiedzieli, że to hazard. Powiedz mi, tak zmierzając ku końcowi, tak naprawdę, jak czujesz się w obecnej roli? Tak jak mówiłeś, jesteś teraz w trakcie certyfikacji, tak? Jestem terapeutą uzależnień. Terapeutą W uzależnień, okej. procesie certyfikacji prowadzę projekt Postaw na siebie, służący pomocy hazardzistom i bliskich oraz profilaktyce dotyczącej uzależnienia od hazardu. Zaczęło się od projektu wraz z jego rozwojem, tym, że wciąż zgłasza się do mnie coraz więcej osób, że mają bardzo duże oczekiwania, wiesz, bo bardzo często poznając swoją historię, widzą sporo podobieństw do swojej. Widzą to, że z tego, w jaki sposób wyszedłem, że sobie z tym poradziłem. Zgłaszają się do mnie po pomoc, wiążąc z tym duże nadzieje. Z jednej strony cieszę się, że komuś tą nadzieję daję, z drugiej strony jest to bardzo obciążające, nie? Bo skala problemów, w jakim dana osoba się znajduje i to, w jaki sposób na mnie patrzy, to naprawdę jest duża odpowiedzialność, Obciążenie dla ciebie pewnie też, nie? gdzie jakby podjęcie pewnych kroków, czy to w stosunku do długów, czy do stosunku do leczenia, nie gwarantuje sukcesu, bo od tego zależy wiele, wiele czynników. A ci ludzie potrzebują, wiesz, tego ratunku tak jak, nie wiem, jak wody na pustyni, jak wody podczas pożaru. Jakby to sprawiło to, że podjąłem decyzję o to, aby rozwijać się dalej, o tym, że rozpocząłem studium terapii uzależnień, że dzisiaj jestem terapeutą w procesie certyfikacji. Żeby móc rzeczywiście być bardziej efektywny w kontakcie z tymi osobami, bo wcześniej osoby, które się do mnie zgłaszały, słyszały to, że pomocy należy szukać u specjalistów, właśnie terapeutów uzależnień, a moją rolą było po prostu dzielenie się swoimi doświadczeniami, tego, jak to było u mnie, w jaki sposób, nie wiem, rozmawiałem z rodzicami, szedłem do ośrodka, czy podejmowałem temat długów. I celem właśnie było, aby budować ich świadomość na temat tego uzależnienia i motywować do leczenia, tak? Natomiast w związku z tym, że tych ludzi jest coraz więcej, że właśnie tak duże nadzieje wiążą z tym, z kontaktem ze mną, oraz, bo to też istotne, że coraz częściej oprócz hazardu jest też alkohol. Czy też inne uzależnienia. Stąd decyzja o tym, aby kształcić się jako terapeuta i być po prostu bardziej w tym efektywny, tak. A jakie jest twoje marzenie? Marzenie jak marzenie. Moim celem na pewno jest to, aby dalej rozwijać się w temacie uzależnień, w temacie terapii uzależnień. Bo to, że posiadam jakieś tam doświadczenia związane z nim, czy to, że jestem w trakcie szkoły, czy że ją skończył, uzyskam certyfikat, no to za mało. No, ja staram się cały czas korzystać z szkoleń. Wiem, że tych szkoleń będę chciał korzystać jak najwięcej i w najbliższym czasie i później, bo tego wymaga ten zawód i dążyć do tego po prostu, aby być tym coraz lepszy, aby się rozwijać, aby ta wiedza była coraz większa i mam nadzieję, że przełoży się to na pracę z ludźmi uzależnionymi, z ich bliskimi i pomocy im, bo jest to coś, co dziś sprawia mi wiele frajdy, tak. A jest coś jeszcze, co sprawia ci taką przyjemność?
Ale żeśmy z... Wiesz, bo to może być dosyć trudne do odpowiedzenia ze względu na to, że ten proces cały czas, domyślam się, u ciebie trwa, prawda? To przypuszczam, że jakby twoja walka się jakoś nie skończyła tak, że jest odcięta grubą kreską. Może tak w twojej głowie pewnie jest, ale wiesz, znajdowanie tych rzeczy, które są dla nas przyjemne w dzisiejszych czasach nie jest łatwe. Bo ja też mam problem z odpowiedzeniem, co mi sprawia przyjemność, nie? To nie jest tak, że to jest dla ciebie problem, tylko odpowiedzieć. No to nie, no wiesz, no, znajduję te przyjemności w życiu, ale no, związane są one z moim życiem osobistym, nie? I Okej. jakby myśląc, odpowiadając na twoje pytanie, no to jakby przyjemność związana z pracą w terapii uzależnień, pomocą osobom uzależnionym, tak, jak najbardziej. A te pozostałe dotyczą prywatnych sfer. Okej. Dla odmiany będę chciał je schować do siebie. Nie, no dobrze, jasne, super. Myślę, że prywatne sprawy warto zachowywać dla siebie, niekoniecznie muszą być one przedstawiane dla ogółu. Słuchaj, Szymonie, ja chciałem ci życzyć wszystkiego jakby dobrego w twoich wyborach i powodzenia przede wszystkim z twoimi projektami i z tym rozwojem. Myślę, że robisz dobrą robotę i na pewno taka osoba jak ty jest też potrzebna, żeby gdzieś tam uświadamiać ludzi. Tak jak mówię, trzymam kciuki. No i jeżeli ty masz jakąś tam rzecz, którą chciałbyś przekazać widzom, czy zachęcić do czegoś, do odwiedzania oczywiście twojego bloga, śledzenia ciebie gdzieś tam w social Posta mediach. na siebie.org, zapraszam, tak. Tak, zapraszamy na bloga. Czy coś jeszcze ewentualnie, co chciałbyś, nie wiem, czy ludzie mogą gdzieś tam się do ciebie zgłaszać, szukać pomocy, jak to wygląda z twoją osobą? Tak, jak najbardziej. No, posta na siebie.org to adres strony projektu. Jestem dostępny także w social mediach, na Facebooku, na Twitterze, czy przez maila. No, adres też jest na stronie. Zapraszam, jeżeli ktoś z widzów uważa, że jestem osobą, która w jakiś sposób może jej pomóc z jej uzależnieniem, to jestem do dyspozycji. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję również. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Może troszeczkę inna tematyka, ale myślę, że temat ciekawy. No i też nie ukrywam, że nieprzypadkowo, bo też chciałem poruszyć, powiedzmy, że trudniejsze tematy, nie tylko te przyjemne z pierwszych stron gazet i rozmowa o piłce, ale poniekąd wiąże się to z piłką. Jeżeli Wy macie jakieś swoje przemyślenia, czy w ogóle wnioski, opinie na ten temat, no to piszcie śmiało w komentarzach. Ja zachęcam do oglądania oczywiście innych wywiadów, no i prosiłbym o jakieś tam subskrypcje, łapki w górę, co tam trzeba zrobić, żeby się ten kanał lepiej oglądał i te algorytmy działały w odpowiedni sposób. Dziękuję Wam jeszcze raz, trzymajcie się, pozdrawiamy, cześć.